Festiwal Wisły w Toruniu urzeka nas właśnie ciepłym przyjęciem, różnorodnością stoisk, wspaniałymi paradami na Wiśle, historycznych jednostek żeglugi śródlądowej. Świetny pomysł, już się bukujemy na przyszły rok. Mamy zaszczyt być gośćmi Festiwalu Wisły 2018 w Toruniu. Reprezentujemy miasto Łomża, w szczególności lokalną organizację turystyczną Ziemia Łomżyńska. Jest to o tyle nietypowa wizyta, że przywieźliśmy z Łomży tratwę, która ma piękny historyczny żagiel, nazywa się Łomżyński Flis. Jesteśmy tu między innymi, żeby promować historię Łomży. Łomża, prawa miejskie miała dokładnie w czerwcu 600 lat temu przez księcia Janusza Mazowieckiego Starszego, który był wielkim budowniczym mazowieckim, tak jak król Kazimierz Polski, to książę król Janusz I Warszawski właśnie pobudował Mazowsze. I Łomża ma 600 lat historii, największym naszym zabytkiem jest kiedyś kościół Farny, obecnie Katedra Łomżyńska, która została wybudowana, znaczy ufundowana przez Annę Mazowiecką, księżną, rodzoną ciotkę Barbary Radziwiłłówne. Ta katedra jest żywą historią miasta Łomży, ponieważ jest to zdecydowanie najstarszy kościół w swojej klasie na terenie tej części Mazowsza. Przy czym też chcę powiedzieć, że Łomża jest miastem mazowieckim, jednocześnie jest tak bogata w historię, w zabytki, że w zasadzie nie ma możliwości żadnych prac budowlanych w Starówce bez udziału archeologów.